Dzień dobry, Kubuś. Dobra, ciszę. Siemanko, siemanko, witajcie. Ale ciekawy przypadek tam się trafił. No dobra, Zetka to ma wymianę sprzęgła, dwumasy, ale standard jest. Zdjęliśmy miskę. Cóż takiego ciekawego w tym w takim razie? Zjedźmy w niej miskę olejową, żeby zobaczyć, co tam się w niej znajduje, nie? A to już mi coś? I po prostu taki syf, takie szambo jest w tej misce olejowej, że... O kurde. Tutaj zaprosiłem specjalnie, żebyś to pokazał. Czyli dzisiaj odcinek poświęcony brudnemu silnikowi. Brudny silnik jest jak cholera, no. Aż takiego się rzadko się spotyka, nie wiem, czy to był jakiś, kurde, Castrol, czy to był olej niewymieniany 30-40 tysięcy lat temu, czy po prostu samochód był strasznie przeżywany. A właściciel nic nie mówi? Sam? Właściciel nic nie mówi? Nie, no wiesz co, w ramach takiego standardowego przeglądu samochodu, który do nas przyjechał, kurde, skąd on do nas przyjechał, jakie ma laszki? Poznań. Poznań. Felgi są fajne, ale Kiwi zawsze mówi, jak jest fajna felga, to będzie gnój, nie? No tak, radio dwa dni jeszcze. No i... A nie, to jest oryginalne. Wiesz co, tak się rozglądam, szukam lampeczki, mam lampeczkę. Zdjęcia wysyłałem. Zawsze o kurde, jest... czarno. On już tutaj się, no, czeka ten na ten smok jaki czarny. Za 4 dni on się wykrwawia. Ja. O kurde. Jaki ty masz pomysł na to w ogóle? Ty wiesz co, no kurde, no pukanki chciałem jakieś zalać. Dużo różnych pukanek jest, tam sobie wziąłem po prostu tam na Allegro, najlepsza jaka jest. Pukanki jeszcze na kanale nie było? Nie, nie było pukanki, o zobacz. Ja pierdzielę, jaka smoła. Zobacz, zobacz. No z mojej strony, kurwa. Chyba już mogę, kurwa, czy nie? Możesz, od 30 sekund. Widzisz, co tu się w ogóle dzieje? No. Ja chcę zobaczyć, czy to jest, można to jakoś pukanką wypukać. O kurwa, patrz, smoku jak jest gówno, to już muszę ręcznie wygrzebać. Jakieś silikony czy coś. No jest. Bo generalnie silnik ten tak trzeba będziemy trochę rozbierali. Bo on miał dobre ciśnienie? Ciśnienie ale miał dobre. Jedyna usterka jaką przyjechał, kurwa zgasło. Że ktoś rozbierał silnik, gdzieś ściągana była dolna miska olejowa i z tego miejsca u góry miał wycieki. A... O tą głębiej, że mu uciekło. No i mówię, dobra, no zabieramy się za tą robotę. Sprzęgło miał i tu miał jeszcze wycieki. Z uszczelniacza wału tył. Trochę za dużo rozebraliśmy na to chwilę. Widzisz, no stąd uciekło. Aha. Tutaj z tego tutaj się przelewało. No chuj, silnik generalnie wydaje jest tak fajnie, że sobie rozrusznik przykręcimy tutaj na dwie śrubki i furę zmostkujemy sobie, że neutrala widział. Jest wciśnięte sprzęgło, nie ma problemu, go odpalimy bez skrzyni. Aha. Bo chciałem kurwa zobaczyć, czy pukanka w ogóle działa, w ogóle, czy nie działa. Jaka jest zasada pukanki? Zalewa się to i odpala no, silnik? To jest jakiś rodzaj rozpuszczalnika czy coś takiego. No ma wyczyścić kurwa silnik z tych nagarów i tak dalej, nie? Aha. No i zobaczymy, czy coś czyściejsze po prostu w środku będzie, bo przykład takiego auto mam tak upierdolonego, że w życiu takiego nie widziałem. Wiesz, tak miałem z kolei z niego ściągać, żeby go uszczelnić, to przy okazji sobie wypuczałem, będzie mieć czystszą robotę na łeb, tam nie będzie kurwa szambo, wiesz, szapało z niego aż tak. Dobra, to Lucek zaczyna hałasować. Tak, to na razie kończymy. Ja przykręcam rozrusznik, udokumentuj dobrze jak wygląda przed naszą pukanką. Dobra. Bo zaraz będziemy ten silikon skrobać i będziemy po prostu zakładać małą miskę olejową, nie? Okej. To wygrzebię jeszcze to gówno, kurwa, zaraz. Rozpoczynamy skrobankę. To jest, zobaczymy, co tu nam wyjdzie. Jakieś kurde, małe zwłoki, tak. Jest ten silnik był rozbierany, mówię, nie przez nas, miał dwie miski ściągane, nie wiem, czy do panewek było zaglądane, czy coś. No my jak będziemy górną miskę ściągać i będziemy go tam, wiesz, uszczelniać, to tak siak do panewek zajrzymy. Przy takiej robocie to zawsze tam warto. Ktoś przed nami był, może coś spierdoli, o patrz. Dużo tego. Tak, do pierdoli też, wiesz, to przepływ przez smoka. To też jest niezdrowe, o kurwa, to jest też niezdrowe dla silnika. No bo ciśnienie spada. A ciśnienie olej mają kurwa 30 i właśnie dobre miał ciśnienie. To miał szczęście chyba. O kurwa. I do tego, wiesz co, smoka i tak wykręcimy, a to już później. Fuck. O kurwa, nie wiem, czy to nie jest uszczelnienie. O w chuj. Co to jest? Magistrala? Uszczelnienie? Nie. No ale jak uszczelka jakaś wygląda? Owad, liść. Liść? Tak. Przez korek musiał komuś paść, to jest liść. Ale jajca. Kurwa. To mamy książkowy przykład, po co są te siateczki. Tak, 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 tak. No wiadomo, później smog zaciąga przez pompę oleju i olej tłoczy przez filtr oleju, no ale wstępna taka bardzo drobna filtracja jest tutaj. Dobra, muszę się przebrać. O kurwa, ile tego jest. Ja to muszę ładnie oczyścić. I składamy go, kurwa, ty możesz w tym czasie coś z Krzysiem ponagrywać. Jakieś RS-a dzisiaj robicie, słyszałem? Tak, Ford Focus RS. Wymiana coolera na Wagnera. A która to jest generacja? Stary? No. To najnowsze. 2-3. 2-3, 4 gary. Wstaje to jakoś fajnie? Z dołu, turbo? Na razie tylko zmierzyliśmy serię. Tak, a na hamowni na drodze? Nie, tylko na hamowni, dlatego że zmieniamy cooler. Dobra, to ja tu nie spoileruję, tu bawię się dalej w skorba. Kurwa! Dużo tego, żeś wyłował. Kurde, to jest... Szok, to jest tylko ze smoka. Tak, dobra, breakinery muszę też to przyknąć. Ty, po tej pukance i takim przyczyszczeniu, to tam ciśnienie będzie 40. A nie, jak te pukanki, powiem szczerze, działają, nie działają, no tam po prostu znalazłem jakąś taką z najlepszą opinią. No to, nawet co to za produkt? Nie, Liquid Moly, kurwa. Tech 2000. Masz to w ogóle gdzieś tu? A, przyszło z Allegro, no. To jest takie coś i ponoć to jest zajebiste, nie?
Mhm. Ja powiem szczerze, że różnych tam pukanek lałem, no to zobaczymy, czy to kurwa po prostu działa. No mam po prostu najlepsze opinie na Allegro i dlatego... I drogie kurwa jest, ja to wiesz, zawsze lubię po taniości. Tu przypierdoliliśmy z drogiego artykułu, ale po prostu miał dobre opinie, to mówię tam chuj, tam klient za to płaci, to trzeba testować po prostu. No głupio to ująłem, ale zobaczymy, czy to zadziała. I tak na pewno ułatwi nam robotę, bo musimy z kolejową ściągać. Nie chcę, kurwa, żeby mi, wiesz, cały czas na łeb padało, bo to trzeba gdzie wycierać, odtłuszczać i później to sklejać. Przyspieszy na pewno robotę taką przy rozbiórce silnika i ponownym składaniu, a jak przy okazji go wyczyści, to będzie rewelacja. No ja powiem szczerze, że tak jakoś nie wierzę, co z tego wyjdzie, to wyjdzie. Przynajmniej materiał na odcinek mam, dlatego ta fura tak długo czekała z wypierdolą małą miską kolejową. W sumie można to trochę podciągnąć pod pogromców motomitów. Tak, chyba będą pogromcą motomitów, czy płukanka działa. Tak. Jestem ciekaw, czy opierdoli się ciśnienie oleju, bo ja to nie wiem, to jest jakaś tam ropa, rozpuszczalnik, co to jest. I kurwa, żeby się piec nie zatarł, bo to jest kurwa woda, tak jakby, no rozpuszczalnik, nie? I ciekawe. Ja wymyślałem, że se dwie wpierdolę, to jest ile? 375 ml, to wejdzie ile? Prawie kurwa jakieś 750 ml będzie wlane. No. Olej nowy wleje do silnika, to wleje czwórkę oleju do silnika. Bo to się dodaje do oleju, tak? Do tych oleju, nie, żeby nie było za dużo. Piątkę na suchą miskę bym zalał tu z 5,3. To zaleję 4-7 litra oleju i wpierdolę te dwie płukanki, zostawimy furę tam, nie wiem, z pół godziny, niech sobie to pochodzi, nie wiem, to jest jakaś instrukcja, kurwa. No przydałoby się z nią. Dobra, 10-15 minut mam na wolnych obrotach chodzić. Dobra, profilaktycznie zostawimy go na 30 minut i chuj. Dobra. Niech sobie pochodzi, trochę będzie głośno, bo to wiesz, wydechu nie ma, nie chcę mi się wydechu składać, bo skrzynię biegów trzeba do niego wrzucić. Dobra, ja się biorę za skrobanko, ty się bierzesz za fokusa. Dobra. No jak tam? On ma kurwa krzywe chuj wahacz, jeszcze ten wahacz. A dobra. Co kombinujecie, smoluchy? O, ja to go tu mamy. Mam, kurwa, mój taki najtańszy. No ale wypolerowane koło. Świadkiem będziesz tutaj. Dobra, poka. Ważnej rzeczy. Poka. Koło chuj już jest sadzone, jest rozrusznik już przytwierdzony, to ma kurwa pięknie kręcić, zapierdalać, bo będziemy odpalać w bez skrzynbiegów. Poka, i co? Ale to chodzi, że on jest upierdolony w środku morusany, poka. Kurwa, ekstremalnie. Umorusany jagodami. No tak. Dobra, no słuchaj, to dobra, zobaczymy na przykład to. Weź to sfotografuj. No jest. Czy to zmyje? Zobacz, palcem nie schodzi. Zobacz, czy płukanka za smoka też nie schodzi. Weź, pokaż smoku, co tam się dzieje. A już zobacz, ale nie, no, tam jest jeszcze dużo tego. O kurwa, jeszcze jest. Patrz, jeszcze coś jest, no. Kurwa, czego, gdzie ten mój wykałacz? Znaczy, i weź to, że tu w środku było widać. Moim zdaniem płukanka to jest plaster na dupę i to szkoda czasu. No właśnie, jak jest twoje zdanie? Moim zdaniem jest takie, że jest to plaster na dupę. Aha, czyli a co, nic nie daje w ogóle? Nie. Kurwa, to... Moim zdaniem najlepsza płukanka to jest olej 10W40. Taki... I 100 km. Srebrny lotos semisyntetyk. No naprawdę. Dobrze, dobre właściwości płuczące ma. Zajebiste. No, bardzo nie, w składzie chemicznym ma bardzo dużo tych środków myjących. Nie, ja się nie nabijam. Ja się też dobrze myję. Nie wiem, 10W40 jest taki był semisyntetyk, to on był najlepszy. Srebrny prawie. No dobra, Krzysiu, stwierdziłeś brudny. Pokaż. No i co teraz, jaki jest plan działania? Przykręcasz miskę i palisz wóz. Tak, no ale na samej płukance czy z olejem? Nie, z olejem. A z jakim olejem? Kurwa, jakieś Totala 5,40. Ja słyszałem, że szele są jakieś mocno płuczące. No chuj w dupę, no zaleję byle jaki tam olej, żeby było tam z 4,5 litra. Chcę, żeby on się nagrzał, później doleję tam prawie litr tej płukanki, zobaczymy ile ciśnienie oleju wpadnie. To jest Z350, pokażę ciśnienie oleju, bo jak się okaże, że będzie kurwa zero. A nie masz tu jak wkręcić normalnego manometru. Ale ma fabryczny manometr. A nie masz takiego... Ale mam na zegarze, nie chce mi się w to bać, bo tu mam seryjny czujniczek i zegar pokazuje i zobaczymy, czy płukanka jest niebezpieczna, bo się okaże, że nie, ciśnienie oleju spadnie do zera. A co on ci pokazuje? Przecież to jest pokazuje 0,1. Nie, no trzy kable ma, kurwa, w środku ma procesor. Normalnie mierzy ten. Jak magistral olejowa się wypierdoli, to od razu widzisz, że ciśnienie oleju nie ma. I chcę zobaczyć, czy kurwa, jak wleję płukankę jedną, czy ciśnienie oleju... To chociaż podłącz jakąś diagnostykę, żeby było przy 90 stopni ma woda i ile ma ciśnienie oleju, no żeby nie było. Spoko. Tylko że ja chcę wiedzieć, ile wiesz, spadnie ciśnienie oleju, czy to bezpieczne jest, że bo się okaże, Kuba już zmierzył, ile było? Kurwa, około 30, ale zmierzymy jeszcze raz, bo zalejemy nowy olej bez płukanki, niech się wygrzeje, no tak. Niech woda ma tam, nie wiem, 92 stopnie. No tak. I zobaczymy, czy się nie oleju ma, nie wiem, 30. Dojebiemy jedną płukankę, nie wiem, spadnie na 10. No to nie będziemy rwali drugiej, żeby nie zapierdolić pieca po prostu. Mm-hmm. A ja teraz, kurwa, tutaj masło maślane smaruję, kurwa, miseczkę i chuj. O kurwa, zastyk, ten pierdolony taki budyniowy, obrzydliwy ma kolor, tylko do tego go użyłem, że go później zdjąć, zetrzeć, wypierdolić pizdu. Taki... No, ale co w różnych kolorach, przecież możesz czarny sobie. No ale taki przez, kurwa, dali mi, no nie wiem, 315 stopni się zgadza, ale dali w złym kolorze, więc ja go tak marnuję do tych misek. Składam, przyklejam, jest go jebą. Nie, no dobrze. I kładziemy. No da, zobaczymy. Otłuszczone. Czyli no to on musi, trzeba mu dać 15-20 minut, że ten silikon zastyk, no. Będzie no trochę... ale to co, no jak kropla ci kapnie, to co się stanie? Jest jebą. No to mówię. Nie ma wpływu na pracę, nie ma wpływu na prowadzony test. No jak chcę zobaczyć, czy ta płukanka coś wyczyści ten silnik, nie?
Kurwa, ten palec chodzi, on coś jeszcze innego musi robić. To jest... To się nie ma, tu nie ma pomyłki, zobacz. A, kurde, dobrze wypoczęty. Żeńskiej publiki nam przybędzie. A. Dlaczego? Mizia nie myśli. Nie wiem, to, dlaczego. To co, co wy myślicie? Co miałeś na myśli? Słyszałem, że wiesz, od oglądania smarowania to przybywa żeńskiej publiki. Jest tylko 2%. No bo 2% jest 2%. 98 facetów. Na 100 chłopa. Na 100 chłopa są dwie kobiety. Ile na tak. to wygląda? 2%. O kurwa, to dużo. Mało. A nie. A ciekawe ile tak po tajniaku. Na bańcu takie co się nie tego i włączył sobie tam z wieczora i... A tak wiesz. A ciekawe ile kobiet jest na świecie, też za dwa... Nie, więcej jest. No dobra, więcej jest kobiet niż... 50-50, a nie lepiej. Nie, więcej jest. Na jednego faceta przypada półtorej kobiety. O ja pierdolę, jest... Czy pasuje, czy dobrze? Jest sprawiedliwie. Na dwie babki. No ale nikt nie, ale że ktoś nie, że się tam nie ogląda? Nie no kupio, ty to tak jakbyś te kurwa torty dekorował, ja nie? No tak, ale powiem ci, że to apetycznie wygląda. Tak, co, ja to bym cały dzień robił. Chciałbym się to polizać, tak troszkę apetycznie wygląda, taki słodki majonezik. No, no ale w ogóle nie, ale poliz, ogóle... Polizać? To sekret Micha zrobię... Trzy słowa już zrobione, zobacz. No tak, tak, a tutaj taki sekret Micha zrobię, że z dwóch stron opierdolę, żeby mieć stuprocentową pewność, bo ta miska już taka przed nami była zraz ściągana. Sekret Micha? Tak, a to Serek taki był sekret Micha. Ja wiem, to coś innego było. Naraz na 18 plus włączył. Już wiem, co to było. No, Serek to Serek, chuj tam, nie? Sekret Micha, ja to pamiętam, ale to chyba się nie nadaje do powtórzenia. Jak będziesz miał taki odcinek po 23 do oglądania, to wtedy powiemy, co to był sekret Micha. Head, quick head jest też takie było. Quick head, o to mieliśmy takiego kolegę, o to tamto. No gruchę, no. Nie, nie. Czy Suchara? Nie, Rafała. A, no Rafał Grucha, no. Nie, ten. A Rafał, Rafakus. Rafakus, no. O panie. Pojadł. Kładziemy tę apetyczną rzecz. Kurde, no, ultra. Przez te cięcia, aż z nas wyjdzie jakieś kurwa oszustwo. Dobra, pokazuj, jakie to w środku jest umorusane, kurwa. Umorusane jest jagodami. Jagodami, kurwa. Kładziemy chuj. Smoka też wygrzebałem z niego tam mechanicznie, nie chciałem go jakoś chemią robić. A żeby... mogłeś go, no przyknij go powietrzem jeszcze. No nie, no do góry pójdzie w dół, kurwa, to niech spierdala mi ten syf. I w tę dziurę, kurwa. Miskę można zmienić, bo trochę tu zaraz przechrupieje, kurwa. Dobra, na test wystarczy. Tak, przetrzyma. Tak. Godzinę wytrzyma. No. Dobra, dawaj, mam klucza. O kurwa, to się nie mogę złapać. Dawaj, dawaj, dawaj. Krzywo, jak pójdzie, to nowy gwince zrobi. A to tak na matę się robi, taki jakiś mechanik. Kurwa, co to, bo coś tam nie idzie i mówi, kurwa, ale długo trzeba było trzymać, że doszło. Nie, no, to tak... szlify jakimś taki był? Nie, Marian, kurwa. Gdzieś tam był, no, że będzie krzywo złapał, mówi, nawet lepiej, nową dziurę zrobi. Znajdzie miejsce. Nie wiem, czy to nie Czesina był taki. Mądry. Ktoś tam był, no. I kurwa cały czas tego pnęła, to kurwa, raz szybko poszło, a raz to, albo pójdzie, pomęczy i dojdzie, kurwa. Tak. A jeszcze śrubkę zrzucą z pustą, wpierdolę. Ile czasu trzeba czekać teraz? No wiesz co, nie no, z 15 minut poczekamy, także z zewnątrz jak dotkniesz, że takie suchsze było. Przecież to i tak do zrzutu. No to zrobiło to nie no to, no to na co to olej, a to jest gęściejsze od oleju, to może nie przejdzie, kurwa. A pukankę będę lał, to tam kurde może się rozpuści, kurwa, ja wiem. Ja to tylko lubię, jak się tę miskę dokręca i to tak ładnie wyłazi. No bo i dalej widać, czy było, nie, czy to widać, czy było tak, wiesz. Dobrze nasmarowane. Ładnie nasmarowane, czy tak, wiesz, teraz jak kupcio. Spizdaczki. Wiesz, że tak wyłażą farfuchy takie, nie? Do smoka idealnie. No na dwie strony wychody. A w smoku, kurwa, wypatrz, ile było w smoku, kurwa. Muszą być farfuchy. O, sporo. To wyjąłem ze smoka, trochę przyglądam sobie tutaj cleanerem, że wyszła resztka, ale tam jeszcze sprawne oko tutaj majstra, kurwa, Kiwiego dostrzegło. Trzeba wyorać trochę sobie. Człowieku, ja na kontroli jakości mógłbym robić. Pytasz, po co to przykręcam? No. Kontrola jakości. Nie, teraz będę mówił, że zrobiliśmy. Nie. O, widzisz, to jeszcze ten. Jeszcze jedna. Tu jedna. No, w tej sytuacji ktoś powie, no, remont silnika zrobiliśmy. Kiwi pracujący przy 350Z. Widziałeś? No, to druga w moim życiu. Śrubka, filtra oleju nie zmieniam, bo na chuj. Olej jakiś trzeba przygotować. Czy będziesz mógł mówić, że robiliśmy 350-ki? Tak, robiliśmy, tak. Robię, te miski zmieniam. I co, no, kurwa, ja tak myślę, 4,5 litra oleju tu w pierdolę. Pochodzić sobie do pewnego rozgrania. A ile jest pełny dla... 5, 4, 8. Przez 3 można wlać. Nie, no to ze 4,5 wlejemy, później wlejemy tej pukanki, kurwa, tam prawie 0,4. Zaczynamy, jak to ciśnienie spadnie, jak mało spadnie, to drugą wpierdolimy, jak... I niech se kurwa chodzi, aż...
aż się dochodzi. 20 minut. Chciałem, żeby się A jest w instrukcji tego, tej płukanki, że ile ma? 10-15 minut. Zbuję, wiesz co, takie kurwa, troszkę mnie tutaj wzięło, bo boję się, wiesz, tą płukankę się wleje, tak głupio się czuję, że po prostu, że syfy z tego filtra oleju, jak to taki syf był, wiesz, smoku i tak dalej, i boję się, że po prostu, kurwa, jak zaleję płukanki. Czyli wymienisz jeszcze filtr. Tak, dam nowy filtr oleju. No wiesz, nowy olej, nowy filtr oleju damy dla świętego spokoju. KM-a ktoś wsadził. A, szkoda go rysować, ja wiem, ale ładne. Co zrobić, powinien go chyba 24 odkręcać. No bo wiesz, wejdzie ta płukanka, jakoś nie wiem, ten papier w tym filtrze rozpuścisz. Nie, no filtr trzeba wymienić, bo ten też pewnie jest syfów. Kurwa, dwie dychy kosztuje filtr. Mam to jeszcze taki dłuższy wsadzimy, lepszy jak ten. Ten kana to 5 dych kosztuje. Bardzo to leci, kurwa. Też pewno ten filtr nie mało co nałapał, podejrzewam. No kurwa. Ty, aby się zmarnowała, tam płot można było pomalować. Chociaż nasz stalowy to chuj. A w środku tam no, nic nie ma, w tej siatce może coś tam jest. Dobra, chuj mu w dupę, wiesz co kładziemy. Wiem, ten dłuższy. A, ostatnio któryś widz do mnie pisał, bo ty tam masz... Tak, ja zawsze kładę. Jeszcze jest końcówką 6. Chuj w dupę, na co to wpływa. Podobno grubsza uszczelka jest. A po co ta uszczelka ma być grubsza? No kurwa, możemy sobie... No, nie wyjmę jej. To chyba o to chodziło, nie pamiętam, ale... przecież nie ma problemu z tą uszczelką. Ktoś tam mówił, że szóstka jest... albo że szóstka jest jeszcze dłuższa? Nie, miałem taką i taką. Też myślałem, że większy model będzie dłuższa. Zalejemy to trochę. O kurwa! Wiesz, ale żeś zmarnował oleju. Spojrzałem się na twój telefon, kurwa, tak jak u ciebie w kompresorze. Weź teraz to ten... Zliżę to, kurwa. Zliżmy to do tego, no. O kurwa, nie będę, bo to są jakieś zanieczyszczenia już. No dobra, przynajmniej mam uszczelkę nawilżoną. Kurwa, wiesz, to jest moja premium wymiana oleju, tak zwana. Że wiesz, nasmarowałem go. No zbyt się podnieca, bo ciekaw jestem, co wyjdzie. To jest nasz pierwszy odcinek, jest bardzo godzinna, poranna. Jeszcze emocje towarzyszą. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, niech to trochę jeszcze z tego cieknie. I kładziemy i chuj. Brzydko to zrobiłem, kurwa, ja nie jestem asu. Jedynie chcę mieć wiesz, czyste sumienie, że nowy futerek, nowy olejek. Opuszczamy furkę, zalewamy, żeby nie było. Z naszym rozlaniem to jest jakieś 4-3, plus do filtra weszło. No tak, do filtra zalewałeś coś tam. Tak jest. I co? Maszyna w dół. Więcej nawet nie ma co zalewać oleju, bo ten sam po zakrętach nie będzie jeździć. No tak. No żeby będzie tak, stał w miejscu. Mógł odpalić na 3 litra olej wychodzi, tylko wiadomo, jak hamujesz, olej się przesuwa, mógł się silnik zatrzymać. Tak szybciej nam się nagrzeje mniejsza ilość oleju i będzie można więcej płukanki wpierdolić ewentualnie. O, teraz będzie wygodniej. Będziesz mi trzymał silnik do góry, żeby wygodniej. Nie, no. Trafię w te dziury, mam nadzieję. Nie, spoczko, żartowałem. I w te dziury. O, nie no, tak wygodnie jak odchylisz trochę. Bardzo ciężki? Nie. 150 kg waży taka fałszywska. Nie, na czterech palcach trzyma. Zawieszenie widzę tu gwintowane D2. Nie no, trzeba zadbać o ten wóz. Przepłuczemy skurwy syna. Ciekawe jak do tego doszło. Co? Jak często był wymieniany olej? Jaki był zalewany? Właśnie nie wiem, no musiałem się właściciela zapytać. Ale mi się wydaje, na takie zasyfienie, jak taki szlam się odkłada, to albo olej jakaś podruba kurwa czy coś. Albo bardzo rzadko wymieniany. Kiepska, tak, albo bardzo, albo przegrzewany. Czyli ktoś na przykład jebie olej ma 130 stopni się tak kurwa wiesz z węgla. No zapierdam. U mnie było czysto całe szczęście. No, ciebie tak. A przegrzewałem olej. A przegrzanie to takie powiedzmy na 130, to już jest takie no niebezpieczne dla silnika. 130 to mi się nie udało dość. 120. Echo, i weszły te 4,5 litra. Ty, no to on wodę ma, wody, że na niego nic nie spuszczaliśmy. Czyli co, tego chcesz teraz odpalić, zobaczyć jakim chcę go wygrzać, podłączę sobie tam OBD, żeby... Chcesz chuj w to OBD, kurwa, albo dobra, podłączę. Że woda miała 92 stopnie, jak woda będzie miała 92 stopnie, to będziemy płukanki lali i sprawdzali po każdej płukance, ile ciśnienie spadnie. Mhm. Na razie taki pierwszy teścik. Zakręcamy, ale go upierdoliłem, kurwa. Też, o kurwa, to tutaj nam też kapnęło. To nie rdzewieje i tak. To co? Na podnośniku nie chodzi? Dobra, niech chodzi. Skrzyni nie ma, to nie wyjedzie. Głośno będzie. Tak. Wydechu nie ma. Nie ma. A katalizatory są, więc... A! Więc nie będzie tragedii. To nie jest tak źle. Już tu takie coś jest, o. No. Cyk. Pedał trzeba wcisnąć, bo tam jest czujnik. Czujnik położenia wału. Jak się w pełni rozgrzeje, to powinien mieć zdrowy taki silnik, daje około 30 PSI, 30 PSI to są dwa bary.
zamykamy, aż się rozgrzeje. Dobra. Później będziemy chlub jedną butelkę, chlub drugą. Jagódko, rozgrzewamy furę. Co tam masz? Robię zooma. 81 stopni ma woda, ciśnienie oleju ma trochę ponad 30. Chcę zrobić, żeby łatwo nam było, nie wiem, woda, żeby miała 90 stopni i ciśnienie oleju, żeby było równo 30, bo teraz jest ponad 30, więc trochę mu dam gazu, niech on się tam nagrzeje. Tak, na razie sam olej. Bez dodatku... Bez, no sam, no bo ja się, wiesz, nie chcę od razu dwóch wlać dodatków, tylko sobie wlejemy jeden i zobaczymy, jak to będzie. A, no i mówię, do 90 niech woda dojdzie i jak zdejmę nogę z gazu, żeby miał 30 PSI. 83. Ja będę wlewał, może ty sobie tu usiądziesz i mi powiesz, czy jak wlałem na chodzącym silniku jeden dodatek, to czy spierdoliło ciśnienie oleju bardzo. Okej. Okay. Bo chcę tak sobie zdjąć nogę z gazu. 84. Ale jeszcze ma za duże ma ciśnienie oleju. Ja wiem, że jak on się mocniej rozgrzeje, to ciśnienie mu spadnie na 30. Teraz ma ze 33. Dzwoń, ty wchodź do samochodu, nagrywa mi cały czas zegar ciśnienia oleju. Ja zaleję jedną płukankę i powiesz mi, jak to się tam zmieniło. Zobaczmy, co my tu mamy. 30. To są dwa bary są. 30 psi. Woda? 86. 86, dobra, leję pierwszy ten, kurwa. Okej. Kurwa, no chuj, no lejemy, zobaczymy, pierdolnie, nie pierdolnie. Co no pierdolnie, co ma? Ile ciśnienia oleju spadnie po prostu? Ja ci powiem, kiedy będę lał, a ty powiedz od razu, jak leję, czy się coś zmienia. No? Dobra. Tu mamy takie idealne 30. Jeśli mu korek we oleju, to tam lewe powietrze przez odne podesta, to mogą opony, obroty mu się zmienić, trochę ciśnienie mogą się też zmienić, nie? Mhm. Leje, uwaga! Lej! Jakieś to zielone gówno takie jest, kurwa. Widzę! 29! 25! Co? 25! Spadło? No w chuj! A tak od razu je? 20! No spada tak. Nie? O kurwa! Od razu spadło. O kurwa! No? Ty no silniki, o kurwa, nie wiem czy drugie lać. Ty, ale spadło tak, że widziałem jak, no nagrywałem zresztą. No spadło jak... To jeszcze pierdolne jedno. No dobra. No jestem, jebiemy drugą. Bul. A widziałeś, że to jest zielone, kurwa? Tak, nagrywałem jak zalewałem. A, no to jeszcze raz zalewam, uwaga. Ciśnienie jak jest? No 25. No 20. 20? Spada cały czas. No już jest połowa, to jest 15. 15 czy 1 bar, to chuj tam silnikowi się nic nie stanie. Dramat jest jak mają 5 na przykład takie hajry. No powiedz, że nawet jest 14, można powiedzieć. Czy to jest 1, no 14-7 to jest 1 bar. No czyli kurwa. A w ogóle taka ciekawostka, możesz powiedzieć, co zaleca producent, co jak jest minimum. Bo to jest to ciśnienie oleju. 14 chyba był, mówił. Chyba 14 jest na wolnych. Kurwa, ty musiałem zobaczyć, ale tam jest takie ciśnienie podane na wolnych obrotach na silnikach. Na wolnych chyba na 10 podaje. No. A sobie zobaczyłem w instrukcji. HR ma w ogóle dużo wyższe ciśnienie, trzeba zobaczyć instrukcję dla silnika DE. Czekaj, zrobię zoom jeszcze tutaj. No jest tak w pośrodku, no. No i nic nie zrobimy, niech kurwa, niech się chodzi z kurwy. Ale patrz jaka różnica. Ty, godzina, która jest. 11.23. Czyli 22 wlałeś. 22 wlałem. Ile ma chodzić? 20 minut mu damy, czyli 42 wypierdalamy. Dobra. Olej z niego i dobra. Strzelamy miskę. Dobra, ja jeszcze zobaczę jakie jest ciśnienie, czy temperatura. Wody. 91. No. No to tyle, czekamy. Czekamy, no chuj nic nie zrobimy. Zrodzimy się tutaj, ale katalizatory są, to idzie wytrzymać. Do góry go na maksa podniosę, zobacz jak się fajnie silnik kręci. To wysiadam. Wypierdalaj. Podniosę go do góry i zobaczysz, czy tam nic nie cieknie, bo to też tak, wiesz, po 12-13 minutach żeśmy kurwa olej już zalali. Ale palcem dotknąłem już zewnątrz, tylko trochę taki już podstyk. A zobacz jak fajnie wygląda, jak silnik bez krzywiegu się obraca. Nalsiarstwo. Bardzo dobra robota. Ta robota i tak jest do spierdolenia będzie, bo to... A, tutaj to są moje rozcieczone. To nam mierzy ciśnienie oleju. Miska jest sucha, kurwa, szkoda jej ściągać, ale no zdejmiemy ją, że zobaczy, to coś dało. Aha. To mi się podoba. Bo nie ma skrzyni biegów, nie? Fajnie. No, jak się kręci. Tylko nie dotykaj, bo są to te kutaski wystające. Dobra, nie będę. Od razu forę naprawiliśmy, ci pokażę co spierdolę. O, i katalizator. Dlatego tak nie jedzie. Trzeba było z grubego tematu pokazać. Pierwszy raz taki przypadek samochodu miałem, że obydwa... No co to jest? Czujniki pożenia wału. Czujniki pożenia wałka. To musiałeś wymienić. Obydwa spierdolone były. Pierwszy raz miałem taki życie przypadek. Dwa razy 63,5 stopnia pokazywało.
wymieniliśmy furę, chodzi normalnie zapala, bo tak długo nie zapalała. Długo odpala. A teraz dobry był dostęp, skrzynia wyjebana, to teraz widzisz, już pierwsza usterka znaleziona fury. A teraz nie się puczę, bo trzeba dzielić miskę jedną, drugą zdjąć i po tej pukance zobaczymy, jak to jeszcze z 18 minut czekamy. 22 było. 26, czyli 4, 16 minut. Ja mówiłem wtedy pół godziny czy 20 minut? 20 minut. 20 minut? Tak. A instruktor co mówi, kurwa? 15-10 chyba mówię. Czy to jest kurwa napisane? To jest po jakimś ruskim języku. 10-15, 20 my damy, dobra, chuj. Czyli jeszcze 16 minut. Z ciekawostek, kurwa, zapach spalin się trochę zmieni, czyli znaczy, że to przez tłoki przychodzi do komory spalania, kurwa, czyli to się pali. Widzieliśmy, teraz całego wydechu nie mamy, sobie stoimy tutaj, kurwa, bezpośrednio za katalizatorem, nie? No to jest taki... No, jest inny zapach, kurwa. No. Słodszy, kurwa? Słodszy, jakbyś płynął do naczyń dolał. No jest słodszy, kurwa, ale też płynął być na naczyń, ale jest inny. Zapach jest taki przyjemny, nie wiem, przyjemniejszy i przyjemniejszy, słodszy. Tak pania będzie nas bolała, jak tam okna otworzy, przywiesz, kurwa. Ile jeszcze zostało czasu? 33 pojazd, 22, 11 minut dopiero minęło. Jeszcze no 9 minut. 11 minęło, 39, dobrze. 22. Zgadza się. 22. No. Jeszcze 9. Działa, zadziała, nie zadziała, kurwa. Wiesz, tak tą pukankę trzeba... Ja pierwszy raz w życiu uczestniczę w pukaniu silnika. Ja tak sobie mocno analizuję, czy można z pukanką jeździć, czy nie. Bo tam, kurwa, niby jest napisane, że na wolnych obrotach ma stać silnik i cały czas stoi na wolnych obrotach. Ale gazu mu nie dodajemy, bo jak mu dodasz gazu, to na przykład zapon z plus 15 stopni robi się plus 30 czy plus 40. Jest strach, że, kurwa, wyciśnie panewę, nie? Chociaż ciśnienie oleju niby ma, no ale, kurwa, no to olej z jakimś rozpuszczalnikiem działa. No ale co by nie było z 30, ciśnienie spadło do... Do 15. Do 15. O połowę się ciśnienie opier, po dwóch butelkach połowę ciśnienie spadło, no. To sfilmuj, zresztą mało kiedy można popatrzeć, jak wygląda silnik bez skrzyni biegów, jak to wygląda. Nagrane. Zajebiste. A to jest fajnie, bo rozrusznik, kurwa, przykręcasz do bloku, nie? A nie do skrzyni biegów, no i dwa, trzeba zworeczkę zrobić, żeby fura widziała, że jest luz. Nie, no zajebiście. No. Chodzi, jeszcze, kurwa, mamy 5 i 2, 7 minut jeszcze musi chodzić. Kurwa, co ty, pedał jesteś? Nie, no mierzy mi puls, kurwa, jak biegam... Co ci robi? 4000 kroków już dzisiaj zrobiłem prawie. Kurwa. No, dobre. A kurwa, jak są katalizatory... A czujesz, że inaczej pachną spaliny? Wiesz, to są katalizatory, to po katalizatorach to zawsze ładnie pachnie. Bez kata byśmy stechli, to się zżygali. A teraz kurwa, to jak wóz nie ma katalizatora, to ja teraz wyrzucam. Do tej małej Mazdy kabrio to jest mogę się zestrać z słowy z katalizatora. Ty, to ludzie mają, potrafią mieć kabrioleta... Diesla? Diesla z wyciętym DPF-em. Ja. Odpalasz go z tym dachem, to kurwa, zwroty od razu masz. Robisz zwrot i możesz jechać. Dobra, ile jeszcze zostało, Kuba? Chuja się zmieniło, 6 minut. 6 minut. Gadamy do pół godziny. Nie no, no kurwa, no dwa, ja tam 10-15 minut miał chodzić, ja tam chuj. Podwójna porcja jeszcze i 6. 20. Aha. Bo jest, myślę, że panewa zatarła tam na podnośniku wóz i się kurwa. Nie no, ciekawe to, no zobaczymy, no. Patrz, taka życiowa sytuacja, jak ktoś kiedyś montujesz, tak najebał psa, nie? Że wiesz, kupcie tam polizał silikonem jakimś, co tam znalazł gdzieś tam pod, wiesz, za stołem. Przyklejasz to, przykręcasz to mniej więcej, zobacz, idealnie, nigdzie nic nie cieknie. Zobacz, jak fabryka, nie? Jakbyś to wyczyścił, wypiaskował, wymalował, czekał, kurde, że z dwa pacierze odmówił, koronkę do miłosierdzia, skręciłbyś to, chuj, patrzysz, tu kropla wisi. Zawsze tak jest. Zawsze tak. Żal będzie to ściągać. No, a wiesz, co jest tylko tak... Drugi raz się tak nie uda, zobaczysz, no, przykleisz to ładnie i chuj. No, bo to zobacz, bo to wlewasz i tak dalej, zajebiście. A czym wypłukać pukankę z silnika? To jest takie pytanie moje. Bo wiadomo, jakbyś tam tego silnika nie odkręcił korek i tak dalej, litr zostaje. No musi zostać litr oleju. No. A ja... w tych w głowicy, w tych dołkach, w wale korbowym, no. Gdzieś w tych wszystkich zakamarkach zostaje litr, nie? Więc generalnie masz, spuszczasz, czyli zostaje ci olej przepracowany z pukanką. Zawsze jest takie, jest kurwa. No i czym ją wypłukać, tą pukankę? Wlewasz świeży olej z dodatkiem pukanki masz. I dalej z chujem jest zos. Z dodatkiem pukanki, kurde. Może widzowie odpowiedzą w komentarzach. No, to podobno pukanka jest tak magiczna, że ona spływa do końca. Kurwa, mi się wydaje, że ona odparowuje. Tutaj na ukropa... To ja odparowuje, czy to jest nafty? To jest nafta, czy 90%. No nie wiem, co to jest, kurwa. No weź, to naftę ludziom sprzedają i mówią, że to jest, wiesz, magiczny, wiesz, tusz do rzęs. To nieprawda. No chuj, ja to robię, kurwa, będziemy z niego miskę olejową ściągać. W misce olejowej zawsze ze 300 ml na dnie, no jest. Tak. Ale jeszcze 0,7... Nie, na tej jednej jest, na tej jednej miejsce, na drugiej miejsce, w wale korbowym. Wał korbowy wyjmiesz i psz, leje się olej z niej. Kurwa, najlepiej zdjąć miskę, albo kurwa przechylić samochód. Ja to zawsze tutaj sobie podkładam cegły
i żeby nie ściągać ty, no wszystko... tak przewrócić. I w lewowy. Nie, odmą, albo w lewowy. Ty, to już poznaliśmy odpowiedź na twoje pytanie. Trzeba no, wywrócić auto na dach. Wyjebać wiosna dach. Nie, a tak kurwa serio, no to raz, że przekręci go, że trochę zleciało, zalać świeżej oliwy. Na tej świeżej oliwie zrobić kurwa 20 minut, niech świeży olej robi jako pukankę. No. I wyjebać go i stężenie pukanki się zmieści. No ja wiem, ale... Kuba, bo po co takie czary mary? No nie, generalnie no, ten silnik tak jak trup, jak nieboszczyk wygląda w środku i trzeba Kuba, go ożywić. Pacjent się dusi, która jest godzina? Jeszcze minuta, kurwa, też opuszczam wóz. No to opuszczaj. Gadu, gadu. Męski zegarek taki, nie? Mi 5, kurwa, ba. Dostałem od parawarki. Jest? Gaś wóz. 42, gaszę wóz, kurwa. Gaś wóz. Pokaż, pokaż. Nie wierzę ci. Pokaż swój męski zegar. Jest. Bardzo męski zegarek. Ale wygląda ten zegar. Co mówisz, że Basia podejrzewa coś może, Kubę? Tak. Kupiłam mu odpowiedni zegarek do preferencji. To jest 12 godzin się w z ręki do ręki, kutasek. Tak w podstawówce zawsze się śpiewało. Zobaczymy, co to kurwa z tego będzie leciało. Szambo tuning jakiś, kurwa. Hop. O kurwa, trochę obniżę furę, bo to obryzga nas. Nie, kurwa, gorące jak skurwysy to jest, Krzysztof. Co ty? Ja taką przeduszkę wziąłem ale sobie. Ale po co? Przecież żeliwna łapa. Dobra, chuj. Żeliwna pięść, to już dostał z będziemy. Nie, ma co się podniecać, kurwa. Człowiek, żelaza. Żeliwna pięść. Ja nie, to tryśnie, wytryśnie. Żeliwna pięść. Ty ładne leci, kurwa. Ładne leci. Czyściutkie leci. Gdzieś chuj, zakręcamy, musi dłużej chodzić, kurwa. Wezmę go pod słońce. No to wiesz co, to rozrzedziło tylko olej, a tak ogólnie to wiesz. No w kur... No nie wierzę, że te osady, które kurde nie skoczą szczotką drucianą na fleksie, to kurde... Zajdą szkemią. To dimmer tego nie wierzę. No kurwa, ja mogę zobaczyć swoją chemię, bo ja takie silniki jak rozkładam, kurwa, jak to misko będziemy ściągali, to ja fizycznie pójdzie dimmerem myję. Kurwa, takie ładne, ale czysto to... idziesz, szkoda tego oleju, kurwa. Ludzie na przykład chcą płukanko rozluzować pierścienie tłokowe. Ja też się na to nabrałem i było coś takiego, ale na początku Audi mi brało 1,5 litra na 1000 km, a jak użyłem płukanki to 3 litry na 1000. Mówię, o nie, trzeba z remontu podjechać. Bierzesz taki tłok i nie możesz przecinakiem wybić pierścienia z tego. Młotek i przecinak masz na imadle, nie możesz wybić pierścienia olejowego z tłoka. A ludzie wierzą, że płukankę wleją i im to puści. No zobaczymy, czy coś się tam oczyściło. No weź, kurwa, zlituj się. Nad nami. Zlituj się, kurwa. Dobra, chuj, żeby nie czekać do rana, kurwa, nie przedłużać. Ściągamy tą miskę, z miski se z dna wypierdolimy, zlejemy. Mhm. Jestem bardzo ciekaw, czy cokolwiek się zmieniło, bo tak trochę, kurwa, strasznie czyste to wszystko zlatuje jakoś tak... Nie masz przekonania. Nie mam przekonania. Kiwi już totalnie nie ma przekonania. Kiwi cię zjebał w ogóle, tak. Za sam pomysł. Co ty, kurwa, odpierdalasz? Dobra, dychaj i... Tam masz. Wszystkiego nie będę odkręcał, kurwa, że na łeb nam nie spadło za szybko. Pasa zbieźnimy. To wszystko ciepłe, ten olej ma cały czas koło 100 stopni, kurwa. Po takim czasie się to skleiło, czy? Nie, jeszcze silikon się nawet nie skleił dobrze. Kurwa, nie utrzymam tą miskę. Kolejna ciekawostka z kurwa, zakresu motomitów. No, bo to ile tam trwało? No pół godziny może było. Pół godziny może było. To po pół godziny jeszcze nie chwycił tak, żeby trzymał jak klej. O kurwa, nałożysz mi nasadkę? Pewnie. Nie, bo to jest wiesz ciepłe i kurwa, przytrzyma to sobie. Teraz będziemy sobie sprzątali. O kurwa, znowu się przykleiło. Dobra. Spadło. Oto wielka tajemnica. Wiary. Tak. Tutaj to tam chuj mnie interesuje, wiesz co mnie interesuje silnik, kurwa, dawaj zobacz sobie silnik. No, ja już widziałem kątę mopę. Ja widziałem, no coś tam się zmieniło, no ale... Kurwa... No, powiem ci... Tu, z tej strony ja najbardziej widzę. A no faktycznie, to poschodziło. Tu się jest mniej. Wiesz co, na dłużej by trzeba było to zostawić. Tu jeszcze to nagrywaliśmy z Kiwim. O kurwa. Czy ja wykałaczkę do uszu wezmę, to za ciepło, kurwa. No taki większy się ten brud zrobił, kurwa, wiesz co, jeszcze więcej, dłużej to pewno pochodzi, jak 20 minut, powiem szczerze. Mhm. Ty wezmę szmatę, kurwa, chuj tam już z tymi pierdolnymi waciszkami. Pierdolne, zobaczę, czy wiesz, się na tyle rozmiękczyło. Tu. No. Schodzi, no. Schodzi. Coś działa. Czyli coś działa, ale to kurwa trzeba dłużej. O, jakby tak było. Czyli taki zabieg trzeba byłoby powtórzyć. No ja chcę mi się te miski zakładać, czy nie wiem, czy powtarzamy to, kurwa.
Nie no, i tak wiesz, już chuj tam, to tak przy okazji sobie, wiesz, i tak ten silnik rozbieramy częściowo jedną, drugą miskę. Mhm. No rozmiękczył się syf, no kurwa, no, no łatwiej to wszystko schodzi niewątpliwie, nie? Mhm. Dobra, niech sobie teraz ocieknie. To tłuste jest? Tłuste to jest takie w dotyku. No dla silnika raczej to nie jest szkodliwe, bo ciśnienie oleju bardzo mało spadło. Mhm. Na podwójnej dawce o połowę. Czyli mhm. de facto, ciekaw jestem, jakby wlać jedną puszkę i na przykład chce pojeździć, bo na wolnych obrotach to masz małe ciśnienie oleju, małe masz te wszystkie rozbryzgi, to też kurwa nie ma jak to tam za dobrze... Nie ma takiej siły mechanicznej. Tak, że ta pompa tyle tego oleju to mnie tłoczy i tak dalej. No ale generalnie wiesz, wszystko co przecieram, to ładnie się to wszystko wyciera, ten taki kurwa jebany nagle. Czyli zmiękczyło trochę ten brud. Zmiękczyło. A powinno dłużej, kurwa. 20 minut to jest za krótko, mimo że w instrukcji jest napisane 10-15. Mhm. Być może chodzi o to, żeby tam czegoś tam nie uszkodzić w razie co. Mhm. Tym wnioskiem kończymy odcinek? Kończymy, no kurwa, no sprawdziliśmy sobie, jak działa pukanka, jak wygląda silnik po pukance. Coś tak? działa, ale nie do końca zadowalająco. Nie do końca, tak jakby chciał. A to już jest najlepsza na rynku, kurwa, ma super mega hiper opinię. Piątka albo kurwa. Żółw. I tym akcentem kończymy odcinek. Pozdrawiamy widzów. Rozbieramy syna dalej. Tak jest. Hej. Hej.